Kilka dni temu na Poligami mogliście przeczytać nasze wrażenia z wczesnej wersji Remember Me. Dziś chcemy wam tę produkcję zaprezentować w akcji. Jesteśmy na początku jednego z pierwszych etapów w Saint-Michel, dzielnicy luksusowej Neo-Paryża. Koniecznie zwróćcie uwagę na tę niezwykłą wizję stolicy Francji w 2084 roku. No one chooses which side of the firewall to grow up on. It's not their selfishness that I condemn, sister. It's their eagerness to forget everything that bothers them. Dosyć tego zwiedzania. Ruszamy do akcji. Przed nami jeszcze jedna cutscenka z pewnym androidem w roli głównej. I'm late. Dear Lord, I'm so very sorry, madam. Hey, are you okay? Should I call for emergency assistance? No! Hey, I'm fine. If you should desire to file a complaint, my identification has been saved by your Sensen terminal. Good day. Finally! I've been waiting 20 minutes! Is this your address, ma'am? Yes. Yes, I think so. Thank you. At your service. If you're prone to intermittent memorial access, you should activate your odd compass before going out. Wait, looks like we have another one there. Miss, are you okay? You seem lost. It's her, the escaped memory hunter. Okay. Control 17, log. Escaped suspect ID. Recovery in progress. Zanim rzucimy się w wir walki, zaprezentujemy wam, na czym polega tworzenie własnych kombosów. Wszystko dzieje się w tym menu. Nie można co prawda zmieniać kombinacji przycisków, te widzicie już ustalone po lewej stronie, ale można za to ustalać, z jakich ciosów będą się składać. Jak widzicie, w tym momencie mamy dostęp do dwóch. Różne ataki przypisane do nich mogą przynosić różne bonusy. Po prawej stronie od góry mamy więc ciosy wyjątkowo mocne, regenerujące zdrowie i zmniejszające czas odnowienia specjalnej umiejętności, o której więcej za chwilę. Przejdźmy do samej walki. Podobnie jak choćby w Batman Arkham Asylum, przeciwnikom szykującym się do ataku wyświetli się nad głową specjalna ikonka. Kluczowe jest więc wykonywanie uników. Poza tym skupić się trzeba na wykonywaniu kombosów, co wbrew pozorom nie jest takie proste. Ważna uwaga, udany unik nie przerywa danej kombinacji. A jeśli danego wroga uda się odpowiednio zmęczyć, wyświetli się wtedy nad nim specjalna ikona informująca o możliwości wykończenia go efektownym finisherem. Tyle walki, rzućmy więc okiem na kolejny element rozgrywki, czyli wspinaczkę. Nie jest specjalnie skomplikowana i chyba nie wymaga komentarza. Taking the high road, huh? Your instincts are coming back to you. Who were they? The uniforms. Saber Force. Private police financed by Memorize. She's around here. Crowd control with a smile. Sweep and search. She's a pro, so keep it tight. Hey, Aaron! I'm putting you in the hospital. W tej walce zaprezentujemy pierwszą specjalną umiejętność, którą właśnie zdobyła główna bohaterka. Sensen Fury pozwala na wykonywanie ciągłych, nieprzerwanych kombinacji ciosów. Im wyższy mnożnik uda się wyciągnąć, tym lepiej. Oczywiście nie trwa to wiecznie, a po użyciu trzeba poczekać chwilę, aż będzie można wykorzystać zdolność ponownie. By zmniejszyć czas odnowienia, warto wykorzystać specjalne ciosy, o których mówiliśmy już wcześniej. Black
To tyle, jeśli chodzi o absolutne podstawy rozgrywki w Remember Me. Na chwilę przeniesiemy się jeszcze do poprzedniego etapu, by pokazać Wam jeszcze jeden fragment wspinaczki, a poza tym zupełnie inne otoczenie. Czyli już nie dzielnicę luksusową, a slumsy Neo-Paryża. Cross a floating market to that warehouse. It's a shortcut to Tommy's bar. Na koniec fragment zagadki logicznej, w której trzeba zmienić czyjeś wspomnienia. Jesteśmy na końcu scenki przerywnikowej. Nie pokazaliśmy jej w całości, aby uniknąć spoilerów. W tym momencie ruszając gałką możemy przewijać ją do tyłu albo do przodu. W odpowiednich momentach trafiamy na elementy, które można delikatnie zmienić. Dokładnie tak, jak widzicie to teraz. Zawsze jest ich kilka. Stosując odpowiednią kombinację można drastycznie zmienić czyjeś wspomnienia, by na przykład z wroga uczynić zażartego sojusznika. By nie psuć Wam zabawy, nie pokażemy jednak odpowiedniej kombinacji. Tę będziecie musieli odkryć sami. Remember Me zapowiada się naprawdę dobrze. Mamy nadzieję, że gra udanie rozwinie elementy, które bardzo nam się podobały w jej wczesnej wersji. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Yeah!